Siemka, z tej strony Majer, witam Was w specjalnej serii. Jak wiecie, z roku na rok zwiększa się świadomość określenia prędkości w grze. Już nie chodzi tylko i wyłącznie o przebyty dystans w jak najkrótszym czasie, ale również to, jak szybko potrafisz zaobserwować, zyskać świadomość o ustawieniu przeciwników, partnerów, a także gdzie jest wolna przestrzeń i na tej podstawie jak najszybciej zareagować w działaniach technicznych, podaniach, przyjęciach czy na przykład strzałach. W tej serii głównymi gościami specjalnymi będą najlepsi piłkarze z reprezentacji Polski i pierwszym wyjątkowym gościem będzie Arek Milik. W serii Szybciej w każdym wymiarze zaprezentuję Wam ćwiczenia poprawiające Waszą obserwację, szybkość reakcji, kreatywność, podejmowanie decyzji oraz aspekty motoryczno-kognitywne. Wszystko po to, abyście poukładali swój trening przekładający się na skuteczność w rywalizacji. Przenieś z nami swoją szybkość do innego wymiaru w każdym aspekcie, na każdej pozycji. Ta seria pozwoli Ci to osiągnąć. Zaczynajmy! W pierwszym ćwiczeniu zadaniem Arka jest jak najszybciej zareagować do pokazanego koloru, następnie wykonać ruch do piłki, zgrać ścianę i zaobserwować przez ramię, mówiąc przed samym przyjęciem na głos liczbę, która pokazała się na narzędziu do skanowania. Jest! 11! Powinieneś pracować nad swoją szybkością reakcji, aby szybciej podejmować decyzje na podstawie tego, co zobaczyłeś. Wykonywać ruchy do piłki, gubiąc krycie obrońcy, tworząc sobie przestrzeń do przyjęcia czy innego działania z piłką. Skanując przez ramię, rozpoznasz, czy przeciwnik cię presuje lub czy zostawia ci wolną przestrzeń, aby podjąć na tej podstawie skuteczną decyzję. W drugiej wersji ćwiczenia dodajemy jeszcze szybkość podejmowania decyzji na podstawie ataku partnera imitującego przeciwnika. Zadaniem Arka jest ocenić sytuację i odpowiednio zadecydować, aby zgubić mój pressing. 8. Na boisku jesteś zmuszony do szybkiego reagowania i ciągłego podejmowania decyzji na bazie ataku przeciwnika na plecach, z boku czy z przodu. Obserwacja daje ci możliwość kontrolowania jego ataku, aby nie dać sobie odebrać piłki. W ćwiczeniu numer 2 zadaniem Arka jest wykonać skip na płotkach, następnie krótką zmianę kierunku z luźnej pozycji, przyspieszając do środka i następnie podjąć decyzję na podstawie mojego ataku. Jeżeli zaczynam go presować, przyjęcie kierunkowe gubiące mój pressing, jeżeli go nie presuję, wykorzystanie przestrzeni przed sobą mocnym pierwszym kontaktem. Powinieneś pracować nad umiejętnością zmiany tempa z luźnej pozycji, aby być bardziej nieprzewidywalny w ruchu bez piłki. Podejmować inteligentne decyzje na podstawie obserwacji pressingu przeciwnika. W drugiej wersji dodaliśmy jeszcze grę bez piłki, ruch w kierunku podającego i obserwację przez ramię z przyjęciem otwierającym ofensywnym. Rozwijanie przyjęć ofensywnych po obserwacji daje Ci większą ilość szans na podania kluczowe, asysty czy bramki, więc nie zapominaj, aby nad tymi przyjęciami pracować. 7! Jest, go. 1. Teraz do gry. 3. Ćwiczenie numer 3 to parkour strzelecki złożony z ćwiczeń techniczno-poznawczych i motoryczno-kognitywnych. Na samym początku zadaniem Arka jest przyjąć w pełnym biegu piłkę, ustawiając ją w dwóch kontaktach do strzału, przejść do drugiej piłki, odbić ją od ścianki do przyjęcia kierunkowego, kończąc działanie drugim
strzałem. Następnie jak najszybciej zareagować do przeskoku movementu pomiędzy tyczkami salomowymi, pokazując się do gry. Po pokazaniu się do gry wykonać obserwację przez ramię, przyjmując ofensywnie w pozycji bocznej na dalszą nogę i przejść do oddania strzału trzeciego po zwodzie. W ostatniej części parkoura Arek znajduje się w polu karnym, gdzie reaguje do zobaczonych lub usłyszanych i zapamiętanych trzech kolorów. Następnie wykonuje balans przed tyczką salomową, pokazując się na krótki lub długi słupek. Czerwony, niebieski, pomarańczowy. Brawo! Arek jest przykładem wszechstronnego napastnika, który również świetnie radzi sobie pomiędzy liniami. Jeżeli również jesteś takim zawodnikiem, to pamiętaj, aby rozwijać przyjęcia ofensywne, ucz się przyjmować również w pełnym biegu, ustawiaj jednym kontaktem piłkę do strzału, aby nie dać szans obrońcom na blokowanie twojego uderzenia, utrzymuj aktywność kognitywną i motoryczną w ruchu bez piłki, aby tworzyć sobie przestrzeń, ucz się także przyjmować w półobrocie i napędzając się drugą nogą do ofensywy, twórz sobie więcej szans na kluczowe podania, asysty czy bramki. Gdy już znajdujesz się w polu karnym, pamiętaj, aby manewrować przeciwnikiem. Wychodź do lewej strony, aby potem zaatakować prawą stronę. Ściągnij uwagę przeciwnika do jednego kierunku, aby potem zaatakować przeciwny i stań się nieuchwytny w polu karnym. Ja nawet jestem najlepszym przykładem tego, że czasami wracam po kontuzji, jak nie jestem w formie i tak dalej. I stoję na dziewiątce. To właśnie to jest ten moment, kiedy czasami nie mam piłki i gdzieś potrzebuję sytuacji i tak dalej. A te sytuacje zaczynają się stwarzać, kiedy coraz więcej się zaczynam ruszać gdzieś w obrębie właśnie tych pozycji, o których mówiliśmy, dziesiątki. Zaczynam być coraz więcej w ruchu, wychodzę do piłki, wychodzę ze swojej strefy, robię ruch. Jeśli ja często też wychodzę ze swojej strefy, daję miejsce jakby pomocnikom do wejścia, nie? Często też obrońca może rzucić piłkę za plecy na pomocnika, który wchodzi na dziesiątkę i tak dalej. Więc ja sobie staram tak później tworzyć jakby swoją pewność siebie, swoją grę, kreować swoje sytuacje i czuć się dobrze w tym, że gram w piłkę, bo wiadomo, nie jestem takim napastnikiem też typem, który przykładowo Icardi jest mega takim typem, który stoi i jest mistrzem pola karnego, nie? No to ja uważam, że wiesz, też patrząc gdzieś tam wstecz, bardzo dużo strzelałem bramek z pola 16, nie? Więc uważam, że moją bardzo silną stroną jest uderzenie, więc muszę z niego korzystać i często też muszę na przykład wycofywać się, więc to zależy, czy też moi partnerzy z boiska, przykładowo pomocnicy, wchodzą w moje miejsce. Bo jak wchodzą, to automatycznie kreują mi miejsce z tyłu, gdzie mogę się wycofać. Nawet przy piłce gdzieś tam z boku od pomocnika mogę ją dostać i mogę się obrócić tam z jednym kontaktem, przyjmuję i strzelam, nie? A tak jak jeśli tego nie ma, tego ruchu takiego od pomocników na wolne pole, to ciężko jest napastnikowi w ogóle stworzyć sobie sytuację, bo jesteś zazwyczaj sam przeciwko dwóm obrońcom, nie? To co ty powiedziałeś, to pewnie, bo widziałem, że obserwujesz Tima Grovera, więc pewnie czytałeś książkę tak. Nieustępliwy. Winning też czytałem. Tak, okej. Okay. Czyli wiesz, o co chodzi mi się, znaczy w sensie mi przyszło to do głowy, o czym przed chwilą mówiłeś, że łapałeś sobie po prostu to flow. Mm-hmm. Poprzez to, że wchodziłeś jakby w taki wysoki stan koncentracji, poprzez to, że ciągle byłeś aktywny, nie? Mm-hmm. A kiedy jesteś statyczny, to po prostu tego nie ma, nie? Tak, tak. Myślę, że też jak jesteś statyczny, bardzo dużo myślisz. Za dużo. Tak, okay. Tak. Myślę, że ja też tak mam, że zaczynam dużo myśleć i to mi trochę przeszkadza, bo wydaje mi się, że na meczu nie ma czasu, żeby tak jakby myśleć. Tak, chodzi mi o działanie instynktowne, jednak jak jesteś w grze, to działają bardzo mocno instynkty i wtedy wykonujesz te rzeczy, które potrafisz. A często jak jesteś tak, że taka sytuacja, że stoisz i czekasz na podanie, to myślisz, frustrujesz się, że nie dostajesz piłki, oczekujesz piłki, której nigdy nie dostajesz od pomocników i zazwyczaj źle się to kończy. Nie? Jak jestem w ruchu i staram się szukać swoich szans, to zazwyczaj wszystko układa się, jakbym chciał. No oczywiście każdy mecz jest zawsze inny, sytuacja jest inna, ale jakby mówimy o większości przypadków. Okej, dziękuję za oglądanie. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wykorzystacie te ćwiczenia, aby poprawiać swoją grę i mam nadzieję, że również wykorzystacie kilka wskazówek, o których powiedział Arek. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w drugim odcinku z tej serii.